Księga Sofoniasza, trzeci rozdział. Trzeci rozdział z Księgi Sofoniasza ze Starego Testamentu. Księga Sofoniasza, trzeci rozdział. Biada butnemu, splamionemu, tyrańskiemu miastu. Nie słucha wołania, nie przyjmuje upomnienia, nie ufa Panu, nie zbliża się do swojego Boga. Jego książęta są jak lwy ryczące. Jego sędziowie jak wilki stepowe, które rano nie mają już żer. Jego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni. Jego kapłani plugawają to, co święte, pogwałcili zakon. Pan sprawiedliwy jest wśród niego, nie popełnia bezprawia. Każdego poranka swojego prawo wywodzi się światło i nie brak go, lecz złoczyńca nie zna wstydu. Wytępiłem narody, spustoszyłem ich zamki, wyludniłem ich ulice, tak, że nikt po nich nie chodzi. Ich miasta są splamione bez mieszkańców. Myślałem, na pewno będzie się mnie bało i przyjmie napomnienie, będą mieli przed oczyma wszystko, co im zleciłem. Lecz oni tym gorliwej popełniali nadal wszelkie swoje złe uczynki. Dlatego oczekujcie dnia, mówi Pan, w którym występię jako oskarżyciel, bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Potem jednak przymieniam ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. Spoza strumieni kustów moich wyznawców rozproszony mój lud przyniosą mi dary. W owym dniu nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłeś przeciwko mnie, gdyż wtedy usunę spośród ciebie twoich pyszałków i nie będziesz się już chełpić na mojej świętej górze i pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi. To oni ufać będą imieniu Pana. Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno Izraelu, raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko Jeruzalemska. Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół, Pan, Król Izraela, jest pośród ciebie. Już nie doznasz nieszczęścia. W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu, nie bój się, Syjonie, niech nie opadają twoje ręce. Pan, Król Izraela, jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia. W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu, nie bój się, Syjonie, niech nie opadają twoje ręce. Pan twój Bóg jest pośród ciebie. Mocarz on zbawi. Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością. Odnawi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie, tak jak się weselą w święta. Usuną spośród ciebie zło, aby z powodu niego nie doznało hańby. Oto ja w owym czasie położę kres wszystkim twoim ciemiężlińcom. Wspomogę co kuleje. Zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby. W owym czasie przywiodę was z powrotem i zgromadzę was w tym czasie, zprowadzę obdarzę, mówi Pan. Amen. Biada tobie, miaście brudnym, splamionym i tyrańskim. Tyczy się Bóg do miasta, które wybrał dla swojego ludu i które ustanowił jako przykład dla wszystkich ludzi. Jest to lud Boży, wyborny. Dał
mu nie tylko swoje słowo, ale swojego ducha i swoją chwałę, bo błogosławił go bardzo i jest odpowiednim miastem, odpowiedni lud Boży, który może stać się przykładem, jak działa Bóg w sytuacjach oddalenia człowieka Bożego, rodziny Bożej, Kościoła Bożego, ludu Bożego, aby zadziałał Bóg i jak działa Bóg. Zaczyna więc z jednym biada. Biada buntnemu, splamionemu, tyrańskiemu miastu, który byłeś dla mnie przykładem i błogosławieństwem, bo jesteś splamione i tyrańskim. I męczysz innych i brudzisz się poprzez swoje grzechy. Dlaczego? Bo nie słuchasz głosu Bożego i nie przyjmujesz upomnienia, bo miałaś te cechy. Nie miałaś ufności w Panu i dlatego, że nie miałaś ufności w Panu, dlatego nie zbliżyłaś się do swojego Boga. Z wynikiem czego? Dlatego, bo nie przybliżyłaś się do Pana, abyś przybliżył się Bóg do Ciebie, wtedy wszystko w Twoim otoczeniu będzie z dala od woli Boga i będzie z dala od błogosławieństwa Bożego. Książęta Twoi, pomimo że powinni być dobrzy, stali się jak lwy ryczące. Twoi sędziowie, którzy czynią sprawiedliwość i sąd w ludzie według woli i słowa Bożego, zamiast być sprawiedliwymi, stali się wilkami stepowymi, które porywają wszystko, co znajdują przeciwko siebie. Prorocy Twoi, którzy mówili słowo Boże dla Ciebie, są ludźmi lekkomyślnymi i wiarołomnymi. I na koniec kapłanowie Twoi, którzy powinni modlić się i ofiarować za lud, plugawią to, co święte i lekceważą Słowo Boże. Pomimo to kontynuuje i objawia piękny przykład, ale i dla nas dzisiaj, jak działa Bóg w życiu człowieka, szczególnie u ludzi, którzy stracili swoją nadzieję w Bogu, z wynikiem czego nie mogą powrócić i przybliżyć się do Boga. I ten piękny przykład kontynuuje i objawia nam Słowo Boże i mówi: pomimo to Pan Sprawiedliwy jest wśród Ciebie, sprawiedliwy, nie popełnia bezprawia, każdego poranka swoje prawo wywodzi na światło i nie ustaje. Ale to, co rozróżnia, jest, że brudny człowiek nie zna wstydu. Nie boi się Boga i ludzi nie wstydzi się. I dlatego, mówi Słowo Boże, zaczynam działać. Wytępiłem wszystkie narody wokół Ciebie. Spustoszyłem zamki narodów. Wyludniłem ich ulice. Nie ma nikogo, który by po nich chodził i ich miasta są spalone bez mieszkańców, bo powiedziałem, że jak zobaczy mój sąd, mój lud, wtedy się przestraszy i przyjmie napomnienie i mieszkanie tego ludu nie będzie wytępione, ilebym ich nie karcił. Będę ich karcił, ale ich nie zniszczę. I oczekiwał na odpowiedź Bóg, na odpowiedź ludzi i to, co rozróżniał, jest, że gorliwie biegli, pomimo że widzieli to wszystko, ale nie przestraszyli się Boga, ale popełniali nadal wszystkie swoje złe uczynki. I teraz Bóg objawia. Po tym wszystkim przemawiałem do was i nie słuchaliście. Pokazywałem wam poprawę i nie przyjęliście, bo nie mieliście nadziei nigdy we mnie i dlatego nie powróciliście nigdy do mnie. Objawiłem mój gniew narodom, że być może się upomni, że
będziecie się upamiętać, ale staliście się jeszcze bardziej gorsi. I teraz to, co musicie oczekiwać ode mnie, jest zło. Nie dla zniszczenia, ale ponownie dla upamiętania. Cierpliwość moja dotarła do końca. Moja dobrotliwość teraz będzie wyrażona nie poprzez moją łagodność, ani poprzez moją dobroć, ale poprzez moją surowość. Bo zdecydowałem, abym zebrał wszystkie narody i wszystkie królestwa, abym wylał na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu i tak samo to wszystko na was. Staliście się podobni do tych, którzy wywołują gniew na mnie, we mnie. Weszliście w te same otoczenie narodów. Ale po zniszczeniu, po tym zniszczeniu, Bóg przewidział piękny powrót. Wtedy ja dam wszystkim ludom czyste wargi, aby modlili się wszyscy w moim imieniu i wszyscy pracowali pod moim zaprzęgiem. Po zniszczeniu przyjdzie nawiedzenie Pana, ale jednak mogło przyjść nawiedzenie błogosławione Pana bez zła. Jakby słuchali mojego słowa, jakby przyjmowali moją poprawę i zwróciliby swoją nadzieję do Boga i by powrócili do mnie. Pomimo to, pomimo, że uczyniliście odwrotnie do tego, co wam mówiłem, po doskonałym zniszczeniu przychodzę do małej resztki. Do małej resztki, którą zostawię między tobą, który będzie miał nadzieję we mnie i dlatego, że będzie miał nadzieję we mnie, przybliży się do mnie. I wtedy oni będą się paść, będą odpoczywać i nikt nie będzie ich straszył. Odszedł obfity, liczny lud, który był w Jerozolimie, wychwalał Boga, ale nie tak, jak Bóg chciał. Sąd Boży, mówi Słowo Boże, zacznie się najpierw od domu Bożego, od świątyni Bożej. Odejdzie wielu, ale tych wielu, którzy są poza moją wolą i pozostanie ta resztka, która będzie pokorna, uboga, ale jednak będą ufać imieniu Pana. Ale jednak Bóg chciał, aby wszyscy przyszli do błogosławieństwa, które przygotował. I dlatego wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno Izraelu, raduj się i wykrzykuj radośnie, córko Jeruzalemska, bo Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. I teraz dotarł do ważnego momentu wielkiej zmiany. Wielkiej zmiany, bo nawrócił lud, pomimo że chciał ze swoją dobrotliwością, ale nie udało mu się i udało mu się surowością swoją, sądem i ze sprawiedliwością i Bóg niech nas zachowa od próby i karności Bożej, nie z dobrotliwością, ale z surowością. Ale jest zobowiązany Bóg, bo Bóg jest miłością i nas kocha. I teraz dociera do momentu wielkiej zmiany. Jak lud izraelski będzie pośród ciebie, wtedy nie doznasz nieszczęścia. Jak twój król osobisty będzie panem, nie doznasz nieszczęścia. Jak król twojej rodziny będzie pan,
wtedy nie doznasz nieszczęścia. Jak król tego małego kościoła będzie pan, nie doznasz nieszczęścia. Jak król twoich krewnych i kościoła Chrystusowego w naszej ojczyźnie będzie pan, wtedy nie będziemy doznawać jako chrześcijanie żadnego nieszczęścia. Ale i co to znaczy król? Król znaczy, że ma całkowitą władzę. Ma całkowitą moc i rozkazuje i staje się. Całkowity władca nad majątkiem, całkowity władca w naszym życiu, całkowity władca w naszym chodzeniu, całkowity władca w naszym duchownym życiu. Jak król Jezus Chrystus stanie się całkowitym władcą w naszym życiu, ale nie może się stać, jak nie przejdziemy przez ten przykład piękny, posłuszeństwo w Słowie Boży, poprawa poprzez Słowo Boże, ufność tylko w Panu, czyli poprzez nadzieję przybliżamy się do Boga i Bóg się przybliża do mnie i wtedy przychodzi błogosławieństwo Boże i nie ma strachu w moim życiu. I jak doprowadzi mnie do tego miejsca, czy poprzez naukę Jego i moje posłuszeństwo, czy poprzez sąd Jego i karność Jego i poprzez zmuszone posłuszeństwo moje, wtedy to, co chce Bóg, jest, abyśmy zwrócili nasz wzrok, wyznając, że naszym Panem i naszym Bogiem, naszym Królem w naszym życiu, całkowity mocarzem w naszym życiu, mając władzę nad całym naszym majątkiem, nad całym naszym życiem, w naszym chodzeniu, w naszym kierunku i w duchownym naszym życiu i co do związku z Bogiem, wtedy nieszczęścia nie doznasz. Ale całkowite bezpieczeństwo, zbawienie i błogosławieństwo będzie pokrywało twoje osobiste, rodzinne życie, kościelne życie i każdy rodzaj w twoim życiu. Twoja szkoła, twoje studia, wszystko. I to jest decyzja, którą chce Bóg od każdego z nas osobna, jak przyszliśmy z decyzją do Kościoła, aby nadzieja nasza była tylko Pan. Nie mamy nadziei w nikim i nie chce Bóg, abyśmy mieli nadzieję w kimś. Wtedy, w tamtym dniu, nie bój się, Syjonie, nie załamuj się, bo twój Bóg jest pośród ciebie, mocarz, On cię będzie zbawiał, On będzie radował się z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość i będzie weselił się z ciebie. Usunie spośród ciebie zło, abyś z powodu niego nie doznało hańby. Jak on cię wyzwoli od wszystkich twoich więzeł. Nie tylko błogosławieństwo, nie tylko wolność, ale i chwała, sława i obfity owoc. Amen.